co by było, gdyby nie było układu hamującego bólu? Więc mamy tutaj te dwa neurony. Neuron pierwszy, czyli tą komórkę zwojową, znajdującą się w obrębie zwoju rdzeniowego. I mamy neuron drugi, znajdujący się w rogu grzbietowym rdzenia. Neuron pierwszy, neuron drugi to są skróty myślowe. Rzeczywiście, oczywiście jest wiele neuronów pierwszych, wiele neuronów drugich. Ta strzałka pokazuje kierunek przesuwania się impulsów nerwowych. Kiedy impuls dojdzie do połączenia, zakończenia jednego neuronu z drugim, czyli do tak zwanej synapsy, pobudzenie zostanie przekazane na następny neuron i biegnie sobie dalej. I biegnie w dwóch kierunkach. Biegnie do mięśnia i biegnie do ośrodków czuciowych. Kiedy dotykamy, jak powiedziałem, gorącego przedmiotu, chwytamy jakąś szklankę gorącą, to cofamy rękę. Jest to tak zwany odruch nocyceptywny. Jednocześnie odczuwamy ból, dzięki temu, że impulsy bólowe doszły do ośrodków bólowych. Bólu możemy nie odczuwać tak, jakbyśmy go odczuwali, dzięki działaniu układu hamującego. Istnieje właściwie kilka systemów hamujących ból. System, można powiedzieć, obwodowy i system ośrodkowy. Najpierw system obwodowy. System obwodowy został odkryty przez Walla i Melzaka, którzy wprowadzili pojęcie tak zwanej bramki rdzeniowej. Muszę tutaj powiedzieć, że dokładne funkcjonowanie bramki rdzeniowej nie jest znane. Istnieje kilka hipotez, kilka modeli. Są pewne przypuszczenia, dlatego jest bardzo trudno badać czynność pojedynczych neuronów. Ale na podstawie wielu badań, zarówno na zwierzętach, jak i u ludzi, można sobie funkcjonowanie tej bramki wyobrazić następująco. Że niezależnie od tego mechanizmu, który przekazuje impulsy bólowe, tu jest jeszcze taki neuron dodatkowy, zwany interneuronem. Interneurony odgrywają bardzo ważną rolę w ośrodkach nerwowych, modulując stan pobudzenia innych neuronów przekazujących impulsy nerwowe. Są interneurony pobudzające i hamujące. Ten interneuron właśnie jest hamujący. I on hamuje, ta kreseczka tutaj oznacza działanie hamujące, te włókna nerwowe. Czyli jeżeli impulsy nerwowe przenoszące ból docierają do tego miejsca, one dalej już nie mują, dlatego że natrafiają na znak stopu. Bo ten interneuron hamuje przewodzenie impulsów bólowych. Ale gdyby tylko ten jeden interneuron w tym systemie istniał, to oczywiście żadnego bólu byśmy nie czuli. Ten interneuron jest hamowany z kolei przez impulsy z włókien przenoszących ból. I impulsy mogą sobie przejść dalej. Tak by było, gdyby istniał tylko ten jeden interneuron. Ale do tego interneuronu dochodzą również impulsy z włókien przenoszących czucie dotyku. I ten neuron, interneuron jest pobudzany przez te impulsy i ponieważ jest pobudzony, więc hamuje transmisję impulsów w drogach czuciowych. Przykład z życia wzięty. Dziecko przewróciło się, uderzyło się o jakiś przedmiot, odczuwa ból, z płaczem biegnie do mamusi. Mamusia bierze dziecko na kolana, przytula i gdzie cię boli? A tu mnie boli. Dobrze, to już mamusia tak rozetrze. I co? Boli mniej? Już mniej tak. A już nie boli? Nie boli tak. Więc co mamusia robi? Mamusia działa na te właśnie włókna czucia dotyku A, beta. I mamusia właśnie działa na ten interneuron, łagodząc dziecku ból. Tylko że zanim współczesne mamusie, prawda, odkryły ten mechanizm, to o tym wiedzieli już Chińczycy wiele tysięcy lat wcześniej, prowadząc akupunkturę, o której będę mówił jeszcze później. Mianowicie mechanizm działania akupunktury między innymi polega również na pobudzaniu tego interneuronu.
Teraz to był mechanizm obwodowy, a teraz mechanizm ośrodkowy z ośrodków tłumiących ból. Informacja dochodzi do innego interneuronu, również hamującego, który działa na neuron drugiego rzędu w rogu grzbietowym, obniżając jego pobudliwość. Działanie czynników stresowych, emocjonalnych oddziałuje na mechanizm czucia bólu właśnie za pośrednictwem tego interneuronu. Tutaj na synapsie między neuronem, interneuronem a neuronem drugiego rzędu właśnie uwalniają się endorfiny, o których mówiłem. Hamowanie bólu opiera się na dwóch rodzajach hamowania. Na hamowaniu presynaptycznym i hamowaniu postsynaptycznym. Co to jest hamowanie presynaptyczne i co to jest hamowanie postsynaptyczne? Zadział bodziec bólowy. Impulsy bólowe doszły do zakończenia neuronu i spowodowały tutaj pewien stan elektrochemiczny, można powiedzieć, tak go nazwać, polegający na tym, że potencjał elektryczny, a może raczej napięcie elektryczne, stało się mniej elektroujemne. To normalnie występuje. Czyli doszło do tak zwanej depolaryzacji w obrębie zakończenia synaptycznego. Ta zmiana elektryczna zainicjowała złożony proces chemiczny, który doprowadził do uwolnienia neuroprzekaźnika. W tym przypadku jest nim substancja P, to jest peptyd, który uwolnił się w synapsie, zadziałał na błonę następnego neuronu i spowodował w następnym neuronie również depolaryzację, czyli stan pobudzenia, dzięki któremu został wytworzony impuls nerwowy i przeszedł dalej. Ale na drodze tych impulsów znalazła się przeszkoda. Inny neuron, który tworzy synapsę z włóknem tego neuronu i uwalnia również neuroprzekaźnik, który zapobiega powstaniu tej depolaryzacji. Impuls dochodzi, ale dalej już nie może przekazać pobudzenia, bo są pewne zmiany biochemiczne tutaj, które uniemożliwiają mu to działanie. I to hamowanie presynaptyczne występuje właśnie w przypadku działania tego interneuronu, który blokuje przepływ impulsów bólowych. Drugim rodzajem hamowania w układzie nerwowym jest hamowanie postsynaptyczne. Tutaj impulsy nerwowe dochodzą do neuronu, ale nie inicjują pobudzenia wskutek tego, że pobudliwość tego drugiego neuronu jest zmniejszona. Dzieje się tak dlatego, że do neuronu drugiego rzędu dochodzą i inne neurony, które hamują go. Hamują go w ten sposób, że działają na niego, wnętrze neuronu staje się bardziej elektroujemne. A więc komórka jest mniej pobudliwa na działanie właściwych synaps pobudzających. Także w tym przypadku impuls nerwowy dochodzi do komórki, uwalnia się neuroprzekaźnik, ale powoduje tylko niewielkie wstępne pobudzenie tej komórki. Po prostu nie może przezwyciężyć tego stanu hiperpolaryzacji. I zjawisko to nazywa się hamowaniem postsynaptycznym. W hamowaniu bólu odgrywają rolę tak zwane endorfiny. Nazwa endorfin pochodzi od pewnego skrótu. Endogenne morfiny, czyli wewnątrzustrojowe morfiny. Dawniej były zwane związkami o morfinopodobnym działaniu. Przez wyeliminowanie tych liter powstaje wyraz endorfiny i tak to się przyjęło, taki termin został przyjęty na oznaczenie tych związków. Są to peptydy składające się z różnej
liczby aminokwasów i ta liczba jest tutaj podana kolorem czerwonym. Może najbardziej interesująca jest beta-endorfina, dlatego że powstaje ona z tego samego prekursora, co kortykotropina, czyli hormon adrenokortykotropowy. Dlatego w czasie działania czynnika stresowego dochodzi do równoczesnego uwolnienia beta-endorfiny, hormonu adrenokortykotropowego i do pobudzenia kory nadnerczej, czyli to pobudzenie układu hormonalnego i uwolnienie beta-endorfiny współistnieje w czasie i to ma pewne konsekwencje dla fizjologii stresu. Beta-endorfina jest wytwarzana w dwóch tylko miejscach w organizmie. W przysadce, gdzie uwalniana jest do krwiobiegu, dlatego w tych stanach, kiedy organizm jest narażony na działanie czynników stresowych, zazwyczaj obserwuje się zwiększenie, stężenie beta-endorfiny we krwi oraz w jądrze łukowatym podwzgórza, o którym już poprzednio mówiłem. Znajdują się tutaj neurony, w których jest wytwarzana beta-endorfina i ta beta-endorfina następnie wędruje wzdłuż włókien nerwowych, znaczy w obrębie włókien nerwowych, do zakończeń tego neuronu w istocie szarej okołowodociągowej śródmózgowia. Istota szara okołowodociągowa ciągnie się na całej długości śródmózgowia. Beta-endorfina, właśnie działając na istotę szarą okołowodociągową, stymuluje układ hamowania bólu. No i efektem tego jest hamowanie bólu. Ale oprócz beta-endorfiny istnieją, jak mówiłem, również inne endorfiny. Leuenkefalina, zawierająca w swojej cząsteczce aminokwas leucynę, i metenkefalina, zawierająca w swojej cząsteczce aminokwas metioninę. Są dynorfiny i jest morfina. Na razie pomijam endomorfiny, bo to jest trochę specjalna sprawa. Opioidy te działają na receptory i w tym przypadku właśnie tu chodzi o receptory w błonie komórki, a nie receptory jako element narządu zmysłowego. Plusy wyrażają powinowactwo opioidów do tych receptorów. Czyli widzimy, że beta-endorfina działa najsilniej na receptory klasy mi, słabiej na inne klasy receptorów. Leuenkefalina na receptory klasy delta. Morfina natomiast działa na receptory klasy mi. Słabo działa na inne receptory. I widzimy, że jeżeli pomijemy endomorfiny, to najsilniejszym opioidem okazuje się morfina, czyli substancja pochodzenia zewnętrznego, która nie jest wytwarzana w organizmie zwierzęcym. I ta sprawa dziwiła badaczy przez lat 20, do chwili, kiedy zostały odkryte endomorfiny. Bardzo krótkie peptydy, zawierające zaledwie 4 aminokwasy, 2 takie endomorfiny wykryto, które odznaczają się takim samym działaniem na receptory mi jak morfina. I prawdopodobnie endomorfiny są właściwym tym tak zwanym ligandem, bo tak się nazywa, prawda, farmakologii, związek, który działa na właściwy receptor. Teraz w jaki sposób, jak można sobie wyobrazić konkurencję między działaniem morfiny i endorfin? Więc w błonie komórki nerwowej, zwane receptorami opioidowymi, normalnie działają na nie endorfiny. Ale jeżeli pacjent otrzymał morfinę, wówczas morfina tak silnie wiąże się z danym receptorem, że uniemożliwia już dostęp właściwej endorfinie do receptora. Tu jest narysowany klucz, prawda? Ten klucz ma symbolizować
specyficzność receptora dla danej endorfiny. To jest pewna analogia między zamkiem a pasującym do niego kluczem. Ale morfina ma coś w rodzaju wytrycha, także może dostać się do receptora łatwiej i jeszcze go tak skutecznie zająć, że już endorfina nie ma dostępu. Beta-endorfina, ale inne również, uwalniają się w stanie stresu i działają wtedy na odpowiednie receptory opioidowe, przyczyniając się do hamowania bólu. Dlatego człowiek, czy też zwierzę znajdujące się w stanie stresu, ma obniżone czucie bólu. Ale jeżeli zwierzę znajduje się pod wpływem innego środka farmakologicznego, naloksonu, wówczas stres nie zmniejsza czucia bólu. Dlatego, że naloxon, który jest lekiem stosowanym w leczeniu zatruć morfiną, wiąże się bardzo ściśle z receptorem opioidowym, nie dopuszczając do niego endorfiny. Podobnie naloxon nie dopuszcza morfiny. Także morfina podana po iniekcji naloxonu nie wywiera działania przeciwbólowego. Także naloxon jest stosowany zarówno w badaniach eksperymentalnych, jak i klinicznych do badania opioidowego charakteru analgezji. Teraz skąd się wzięła nazwa receptory opioidowe, opioidy? Wzięło się od opium. Opium jest to zastygły sok z makówek, z którego uzyskuje się morfinę. Między innymi, również inne leki, ale między innymi morfinę. I dlatego opioidy są synonimem zarówno endorfin, jak i morfiny, i receptory opioidowe są to receptory, na które działają i naturalne, jak i zewnątrzpochodne opioidy. Teraz ja pokażę pewne sposoby badania bólu u człowieka. Po co się bada ból u człowieka? To jest badanie bólu fizjologicznego, to znaczy pytamy, czy pacjent czuje ból, dlatego że w niektórych wielu chorobach neurologicznych czucie bólu jest zmniejszone albo go nie ma. Dlatego badanie to jest bardzo ważne w diagnostyce neurologicznej. Najprostszym sposobem jest po prostu dotykanie skóry jakimś ostrym przedmiotem, najczęściej igłą albo szpilką. No i pytanie, czy pan czuje, czy pan nie czuje. Ale czasem sposób ten nie wystarcza i stosuje się metody bardziej złożone. Jeden sposób jest pokazany na tym rysunku. U pacjenta drażni się nerw za pomocą specjalnego przyrządu, stymulatora. Drażnienie nie odbywa się za pomocą elektrod przyłożonych do skóry, czyli właściwie żadnego tutaj inwazyjnego wprowadzania elektrod nie ma. Pobudzenie nerwu wyzwala impuls nerwowy, który sobie biegnie wzdłuż tego nerwu do rdzenia kręgowego i teraz przechodzi do neuronu ruchowego i dochodzi do mięśnia. Powoduje delikatny, niewielki skurcz tego mięśnia. Dlaczego? Bo tutaj chodzi o to, żeby tylko pacjent troszeczkę czuł ból, prawda? Tego skurcza mięśnia praktycznie nie widać. Natomiast można go stwierdzić za pomocą badania elektromiograficznego. Jeżeli mięsień zaczyna się kurczyć, nawet w sposób niewidoczny jeszcze dla obserwatora, to już można wykazać jego wzmożoną aktywność bioelektryczną. I to jest właśnie odruch nocyceptywny. Jednocześnie pobudzenie dochodzi też do ośrodków czucia bólu, i pacjent mówi, no tak, teraz mnie boli, czuję, że mnie to boli. Ale mówi to tylko ten pacjent, który ma normalne drogi przewodzące impulsy czucia bólu. Jeśli ta droga jest uszkodzona wskutek jakiegoś procesu patologicznego, to odruch nocyceptywny będzie obecny, natomiast pacjent powie, że go to nic nie boli, albo że boli go tylko w niewielkim stopniu. Czyli to już może, prawda, mieć pewną ważną
ważne znaczenie diagnostyczne. Tak się dzieje, kiedy nie działają ośrodki tłumiące ból. Ale teraz, kiedy pacjentowi każe się wykonać jakąś pracę umysłową, na przykład takie mało skomplikowane działanie arytmetyczne. Odejmuj co 3 od 200 w dół. 200, 197, 194, 191 i tak dalej. Kiedy pacjent zaczyna się zastanawiać i liczyć, to odruch nocyceptywny w tym czasie jest zablokowany. Czyli praca umysłowa działa tutaj w taki sam sposób, jak by działała morfina. Czyli w czasie pracy umysłowej, można przypuszczać, zostały uwolnione endorfiny, które spowodowały obniżenie czucia bólu w tym właśnie momencie. Jest jeszcze inny sposób badania czucia bólu, metoda elektroencefalograficzna. To jest rutynowa technika EEG, z tym, że jest ona troszkę bardziej skomplikowana. Mianowicie oprócz rutynowego zapisu EEG jeszcze stosuje się specjalną metodę wyciągania z tego szumu potencjału wywołanego. Są to takie potencjały, które występują w zapisie EEG przy działaniu określonych bodźców. Na przykład słuchowych, jeśli podaje się jakieś bodźce słuchowe, to takie potencjały występują w okolicy czaszki nad okolicą słuchową. Ale w tym przypadku drażni się bodźcem bólowym, wiązką laserową, czyli ogrzewając skórę, rękę pacjenta i obserwuje się potencjał wywołany z powierzchni, rejestrowany z powierzchni głowy. W tym potencjale występuje kilka załamków. N to są negatywne, czyli elektroujemne, P pozytywne, elektrododatnie, a liczba oznacza, ile milisekund od zadziałania bodźca upłynęło. I te pierwsze załamki od 50 do 80 milisekund związane są z czuciem dotyku, dlatego że wiązka laserowa oczywiście w jakiś tam sposób pobudziła receptory dotyku. Natomiast dalsze załamki już są związane z czuciem bólu, dlatego że te impulsy bólowe dochodzą później. Czyli od 150 do 330 milisekund to są załamki związane z czuciem bólu. A dopiero później, i to nie zawsze, prawda, dochodzi informacja od włókien C. I tym sposobem można dokładnie, obiektywnie określić, prawda, czucie bólu. To wszystko, o czym mówiłem do tej pory, dotyczyło bólu fizjologicznego. Jakie są jego mechanizmy, jakie są sposoby jego badania. Thank you.